przed nami dni z upałami. Jedni na nie czekają, inni tych upałów nienawidzą. Niemniej jednak dla wszystkich przypomnieniowe zasady, żebyśmy te upały przetrwali, żebyśmy dobrze funkcjonowali. No przede wszystkim to, jeżeli już musimy wyjść, no to lekkie przewiewne ubranie, najlepiej z lnu, najlepiej z bawełny, coś co jest, że tak powiem, nasza skóra w tym dobrze oddycha. Dobrze się poci nawet, dlatego że no musimy się pocić, bo schładzamy w ten sposób naszą skórę. Niemniej jednak na pewno nie ciemne ubrania, nie sztuczne włókna, dlatego że wtedy no, będzie nam naprawdę trudno przetrwać te gorące chwile. Osłaniamy oczy okularami, osłaniamy głowę czapką, chusteczką, kapeluszem, wszystko jedno czym, byle te promienie słońca nas nie nagrzewały, bo będą wtedy naprawdę nieprzyjemne sytuacje, może nas boleć głowa, a może być też udar cieplny, jeżeli będziemy naprawdę na tej ekspozycji słonecznej bardzo długo. Dobrze jest też, jeżeli mamy jakieś znamiona na skórze na przykład, to właśnie założyć sobie lekką jakąś bluzkę, szal lekki, jeżeli w przypadku kobiet, żeby okryć tą skórę, żeby właśnie tej ekspozycji na słońce nie było. No i teraz nawadniamy się, dużo pijemy, oczywiście nie alkoholu i nie piwa, chociaż niektórzy mówią, że najlepiej chłodzi w upał schłodzone piwo, ale piwo to alkohol, pamiętajmy o tym, więc pijemy dużo wody. Oczywiście, jeżeli nie lubimy takiej zwykłej, czystej wody, to dodajemy tutaj cytrynę czy jakiś inny cytrus, dodajemy miętę, dodajemy limonkę, wtedy tam nas to dobrze schładza, nawadnia. Dlaczego tak ważne jest nawadnianie? No bo jak my się pocimy, to tracimy też sole mineralne, tracimy też ważne minerały, takie jak potas, magnez. Musimy to wszystko uzupełnić. Dobrze jest nawet troszeczkę soli użyć do tego, żeby właśnie zrekompensować brak soli w organizmie, bo ona też ucieka nam poprzez pot. Jeżeli nie musimy, no to nie wychodzimy z domu. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to starajmy się ten upał przetrwać w mieszkaniu, przy zamkniętych oknach, przy zasłoniętych zasłonach czy żaluzjach, roletach. Schładzamy się, bierzemy zimny, może nie tyle zimny, letni prysznic. Możemy sobie zrobić okłady na ramiona, możemy zrobić okład na głowę. To w przypadku osób, które naprawdę bardzo ciężko znoszą te upały. No ale to jest też taka sytuacja, że no nie wszyscy mogą sobie na taki luksus pozwolić siedzenia w domu, no bo pracujemy, musimy pewne rzeczy załatwić. Więc tak jak już wspomniałam, ta ochrona, w kremie z filtrami, bo to nie tylko jak jesteśmy na plaży, ale właśnie też na takie normalne funkcjonowanie dnia codziennego jest nam na pewno bardzo potrzebne.